Tadeusz Dąbrowski. Poeta, eseista, prozaik, krytyk literacki, redaktor dwumiesięcznika literackiego Topos. Był także dyrektorem artystycznym festiwalu Europejski Poeta Wolności. Debiutował w 1999 roku tomem poetyckim Wypieki. Później wydał jeszcze 7 zbiorów poezji. Jest również autorem powieści Bezbronna kreska. Jego teksty można znaleźć na łamach m.in. Tygodnika Powszechnego, Twórczości, Odry, Kwartalnika Artystycznego, a także The New Yorker, Paris Review, Harvard Review czy Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jest laureatem wielu nagród z dziedziny kultury i literatury. Czerwonej Róży, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców, Splendor Genanensis, Horst Bienek Prize for Lyric, Nagrody Kościelskich oraz Małego Berła Fundacji Kultury Polskiej, które otrzymał od Tadeusza Różewicza. Jego wiersze dwukrotnie znalazły się na liście najlepszych wierszy roku tygodnika New Yorker. Siłą poezji Tadeusza Dąbrowskiego jest jej otwartość na różnorodne interpretacje. Sam autor wręcz zachęca do coraz to innego ich odczytania. Adam Zagajewski tak pisze o skrablach. Dlaczego lubimy wiersze Tadeusza Dąbrowskiego? Lubimy jego wiersze, ponieważ są niezmiernie konkretne. Dlaczego podobają nam się wiersze bardzo konkretne? Podobają nam się, ponieważ w ich percepcji uczestniczą wszystkie władze umysłu. Tadeusz Dąbrowski jest w dziedzinie poezji kimś, kogo Francuzi nazywają le grand reporter. Posiada temperament realisty, lecz jego realizm jest z natury poetycki. Prowadzi do odkryć, nie zaś do oskarżeń. Jego wiersze osiągają nadzwyczajny poziom skupienia, stanowiąc adekwatną odpowiedź na absurd naszego świata.